W życiu każdego z nas przychodzi moment, w którym musimy postawić granice. Świat wokół nas jest pełen bodźców, pokus i oczekiwań, które mogą nas przytłoczyć. Umiejętność mówienia nie to sztuka, której często musimy się nauczyć, aby żyć w zgodzie z samym sobą i budować życie na własnych zasadach. Oto pięć kluczowych rzeczy, którym musisz powiedzieć nie, aby zyskać więcej przestrzeni na to, co naprawdę się liczy. Pierwsze, nie dla życia w cieniu oczekiwań innych. Wiele osób spędza większość swojego życia, próbując spełniać oczekiwania innych. Może to być rodzina, przyjaciele, społeczeństwo lub nawet partner. Kiedy pozwalasz, aby oczekiwania innych kierowały twoimi decyzjami, oddajesz kontrolę nad własnym życiem. To, czego pragniesz, staje się drugorzędne, a twoje marzenia i potrzeby zaczynają blednąć. Dlaczego tak często poddajemy się presji? Często wynika to z potrzeby akceptacji i strachu przed odrzuceniem. Chcemy być postrzegani jako wartościowi, kochani i szanowani. Jednak, aby osiągnąć prawdziwe spełnienie, musisz nauczyć się stawiać granice i mówić nie oczekiwaniom innych, które nie rezonują z twoimi wartościami i celami. Kiedy mówisz nie temu, co narzucają ci inni, otwierasz drzwi do życia bardziej autentycznego. Masz możliwość zdefiniowania własnych priorytetów i podążania za tym, co naprawdę jest dla ciebie ważne. Drugie, nie dla perfekcjonizmu. Perfekcjonizm to przekonanie, że musisz być idealny w każdym aspekcie swojego życia, w pracy, relacjach, wyglądzie, a nawet sposobie spędzania wolnego czasu. Jednak dążenie do perfekcji może prowadzić do frustracji, poczucia braku kontroli i chronicznego niezadowolenia. Perfekcjonizm nie tylko wywołuje stres, ale także blokuje nas przed podejmowaniem ryzyka i próbą osiągnięcia czegoś nowego. Perfekcjonizm często prowadzi do odwlekania. Obawa przed porażką lub niewystarczająco dobrym wynikiem może sprawić, że będziesz zwlekać z podjęciem działania. Przez to tracisz cenne okazje do nauki i rozwoju. Zamiast dążyć do perfekcji, warto postawić na postęp. To postęp, a nie perfekcja, prowadzi do długoterminowego sukcesu. Naucz się doceniać małe kroki i zmiany, które przybliżają cię do celu. Pamiętaj, że życie jest pełne niedoskonałości, a to właśnie one czynią je interesującym i pełnym wyzwań. Trzecie, nie dla zbyt dużych obowiązków. Dzisiejszy świat stawia przed nami coraz większe wymagania. Wielu z nas czuje presję, by być stale produktywnym, pracować więcej, robić więcej i udzielać się na każdej możliwej płaszczyźnie. Jednak ciągłe branie na siebie nowych obowiązków prowadzi do wypalenia, zmęczenia i frustracji. Nie bój się powiedzieć nie nadmiernej liczbie obowiązków. Twoja energia i czas są ograniczone, a jeśli chcesz osiągnąć prawdziwe spełnienie, musisz nauczyć się mądrze nimi zarządzać. Zastanów się, które obowiązki są naprawdę istotne dla twojego życia i twoich wartości, a które możesz odrzucić. Delegowanie zadań, szukanie wsparcia lub zwykłe odmawianie zbyt dużej ilości pracy jest nie tylko aktem troski o siebie, ale także sposobem na utrzymanie równowagi życiowej. Znajdź czas na odpoczynek, relaks i chwilę spokoju. Nie jesteś maszyną, każdemu z nas potrzebne są chwile regeneracji. Czwarte, nie dla toksycznych relacji. Jednym z najtrudniejszych, ale jednocześnie najważniejszych aspektów życia, któremu musisz powiedzieć nie, są toksyczne relacje. Toksyczne osoby mogą odbierać ci energię, podważać twoją wartość, wprowadzać chaos do twojego życia i sprawiać, że czujesz się źle ze sobą. Toksyczne relacje mogą przybierać różne formy, od związków romantycznych, przez relacje z rodziną, aż po znajomości zawodowe. Wspólnym mianownikiem tych relacji jest brak wzajemnego szacunku, zrozumienia i wsparcia. Kiedy pozwalasz toksycznym ludziom na obecność w twoim życiu, tracisz nie tylko energię, ale także pewność siebie i wewnętrzny spokój. Ważne jest, aby zrozumieć, że nie musisz trwać w relacjach, które cię ranią. Oznacza to, że musisz nauczyć się odchodzić, stawiać granice i wybierać zdrowe relacje, które wspierają twój rozwój i dobrostan. Piąte, nie dla strachu przed zmianą. Strach przed zmianą jest jednym z największych hamulców naszego rozwoju. Wiele osób boi się zmienić swoje życie, ponieważ obawia się nieznanego, porażki lub utraty kontroli. Jednak życie to ciągły proces ewolucji i zmiany są jego nieodłącznym elementem. Mówienie nie strachowi przed zmianą oznacza otwarcie się na nowe możliwości. Zmiana może być przerażająca, ale często prowadzi do największych życiowych sukcesów i momentów spełnienia.
Strach to naturalna reakcja, ale nie powinien on decydować o Twoich wyborach. Pamiętaj, że każda zmiana, nawet ta trudna, może przynieść pozytywne efekty. Często to, co wydaje się ryzykowne, okazuje się szansą na rozwój, lepsze życie lub realizację marzeń. Zamiast unikać zmian, zacznij postrzegać je jako okazję do nauki i rozwoju. Jak skutecznie mówić nie? Umiejętność mówienia nie to klucz do zdrowego i spełnionego życia. Oto kilka praktycznych wskazówek, które pomogą Ci wprowadzić to w życie. Zdefiniuj swoje priorytety, zastanów się, co jest dla Ciebie naprawdę ważne. Kiedy masz jasno określone cele i wartości, łatwiej jest odrzucać to, co Cię od nich odciąga. Ćwicz asertywność. Mówienie nie to akt asertywności, nie agresji. Ważne jest, aby umieć wyrażać swoje potrzeby i granice w sposób uprzejmy, ale stanowczy. Nie bój się reakcji innych. Wielu z nas boi się odmawiać, ponieważ nie chcemy kogoś urazić. Pamiętaj jednak, że Twoje życie należy do Ciebie, a Twoje potrzeby są tak samo ważne jak potrzeby innych. Słuchaj swojego ciała. Zmęczenie, stres, niepokój to wszystko są sygnały od Twojego ciała, które mówią Ci, że czas zwolnić. Ucz się rozpoznawać te sygnały i reagować na nie, zanim stanie się to konieczne. Nie rób wszystkiego na raz. Często wydaje nam się, że musimy być obecni wszędzie i dla wszystkich. To mit. Skup się na tym, co naprawdę ważne, i odmawiaj, gdy czujesz, że masz za dużo na głowie. Podsumowując, mówienie nie jest aktem odwagi i miłości do samego siebie. Oznacza to, że wybierasz to, co jest dla ciebie ważne, a odrzucasz to, co cię obciąża, stresuje i oddala od twoich prawdziwych celów. Zastanów się, w jakich obszarach swojego życia potrzebujesz wprowadzić więcej nie, aby otworzyć się na lepsze, bardziej spełnione życie.